Witam wszystkich widzów kanału Pers.pl, analizy giełdowe na życzenie i zapraszam na niedzielne spotkanie z dodatkiem, z omówieniem spółek z czatu, z hotline wykresy, z czatu, który był dla abonentów grupy premium między godziną 11 a 13. Tam było omówionych bardzo dużo spółek. Nie będę wam teraz przedstawiał jakich, ale bardzo dużo. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie to były, jakie mają przed sobą przyszłe spółki zgłoszone przez właśnie na moich abonentów, zapraszam bardzo gorąco do dołączenia do grupy premium. A to jest tylko dodatkowy film z omówieniem tych spółek, które się nie zmieściły w dwugodzinnym spotkaniu, w dwugodzinnym czacie na tej grupie premium. Oczywiście bardzo gorąco was zapraszam do dołączenia tej grupy. Jesteście jednocześnie na moim kanale na YouTube. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Zobaczcie już, ile tutaj jest bardzo różnych, ciekawych filmików opisujących spółki w ciekawym miejscu technicznym. Większość tych filmów w ciągu 48 godzin jest dostępna tylko dla abonentów grupy premium. Do pozostałych osób, dla pozostałych was, osób, one stają się ogólnodostępne dopiero po 48 godzinach. Tak więc, aby w pełni wykorzystać informacje w nich podawane, wykorzystać sygnały, jakie są w tych filmach, zapraszam już teraz do dołączenia do grupy premium. Możecie zobaczyć również na stronie upwards.pl.biz, co proponuje moja strona, jakie usługi tutaj możecie zobaczyć. Wszystko to jest dokładnie opisane. Zapraszam was również na Facebook do grupy premium oraz na początek do grupy podstawowej właśnie, gdzie wszystko tutaj też możecie przeczytać, jak to tutaj ładnie wszystko u nas wygląda. Wszystkie informacje, wszelkie promocje znajdziecie tutaj na grupie premium. Oczywiście Messenger, nie będę wam już pokazywał, hotline giełda, hotline wykresy. To są takie ogólnodostępne czaty dla moich abonentów. Pamiętajcie, że zawsze możecie skorzystać z 3-dniowego okresu próbnego na analizy. Po zgłoszeniu takiej prośby o taki okres próbny na 3 dni, i to dodam, że to są 3 dni pełne sesji giełdowych, a nie 3 dni robocze ani kalendarzowe. Czyli na przykład zgłaszając dzisiaj chęć na 3-dniowy okres próbny, dostajecie go na poniedziałek, wtorek i środę do godziny 20. Macie dostęp do grupy premium na Facebooku. Jeśli zgłosicie taką chęć również do grupy premium na upwards.pl i w ramach obecnej promocji do czatu Hotline Giełda. Jest to czat ogólny, na którym inwestorzy wypowiadają się na temat aktualnej sytuacji rynkowej. Piszą ze sobą, wskazują sami sobie spółki, jakie są w ciekawych miejscach technicznych. Także gorąco zapraszam. Hotline Wykresy, taki czat, jest tylko dostępny po opłaceniu abonamentu, ponieważ tam jest właśnie bardzo dużo wykresów, bardzo dużo informacji już takich, które można wykorzystać w aktualnej sytuacji rynkowej. A więc już nie przedłużając teraz, gorąco was zapraszam na to spotkanie i już przechodzimy do spółek, jakie dzisiaj nie zmieściły się w czacie na hotline wykresy między godziną 11 a 13. No i tak Lee wpisał nam spółkę Atlantis. A więc drogi Lee, spółka Atlantis, jak widzisz, jest cały czas w mocnym trendzie spadkowym i na razie nic nie zapowiada tego, aby coś tutaj się miało być zmienione. Wskaźnik KRSX już jest bardzo wysoko, za chwilę zacznie pokazywać zapewnie sygnał sprzedaży dalej. Ta spółka na razie sobie po prostu tylko możemy dorzucić do obserwacji. Opór 0,2265 zł. Wsparcie na razie kolejne, może lepiej nawet go nie szukać, po prostu jest bardzo, bardzo nisko. Jeśli cena by pokonała tutaj ten poziom 0,2260, kolejnym oporem będą tutaj te dołki na 34,50 grosza. Kolejna spółka to jest PFD. Patent Food. I Patent Food omawiałem już dzisiaj w filmie dla grupy premium, tylko tutaj tak powiem w skrócie, została pokonana górą linia trendu spadkowego. Widzimy mocne wybicie w czwartek, widzimy jeszcze mocniejsze w piątek.
gdzie jest wsparcie. Oczywiście to jest ta wybita linia, ewentualnie tutaj ten poziom ostatnich tutaj szczytów na 0,60. Opór, jeśli ktoś chce zobaczyć, zapraszam do filmu, który już jest dostępny dla abonentów premium. Dla Was wszystkich, drogi widzowie, będzie dostępny we wtorek po południu. Kolejna spółka, którą zaproponował Lee, to jest Avatrix. I o Avatrixie już można co nieco więcej powiedzieć. Tutaj mamy dosyć mocny trend spadkowy po wybiciu z tej konsolidacji tutaj dołem 1 lutego. I teraz cena przeszła do kolejnej konsolidacji, która trwa już praktycznie od 10 lutego. Można tutaj na niej wyznaczyć taką czarną linię trendu spadkowego i teraz widzicie, bardzo ładnie tutaj to wygląda, ponieważ w czwartek została ona wybita górą i po wybiciu górą cena dotarła do oporu na wysokości 1,18 zł i następnie z piątek zawróciła z powrotem do tej linii, a więc to wybicie można uznać za fałszywe. Skoro uznajemy za fałszywe, tą linię zrobimy sobie tak. No i teraz wszystko mamy w porządku, nawet tu nam się ładnie zgrało. Także dalej ta czarna linia stanowi opór i cena porusza się w tej konsolidacji. Pamiętajcie, wybicia z takich konsolidacji są zawsze zgodne z trendem. A tutaj, jak widzicie zapewne, od początku startu tej spółki na polskiej giełdzie, jaki jest trend? No niestety, to jest trend spadkowy. Także tu grając można liczyć na wybicie górą, ale mając jednocześnie stop lossa gdzieś na wysokości 1,07, aby w przypadku spadków za dużo nie stracić kapitału. I już patrzę, co tutaj dalej. Te spółeczki było mówione. Rywu, kolejna spółka. I Rywu mamy również trend spadkowy z mocnym wsparciem na wysokości 47,60 zł, od którego to wsparcia cena już odbijała wielokrotnie. Ostatni raz było to 23 lutego bieżącego roku i teraz troszeczkę pozytywów. Cena poruszała się w konsolidacji, gdzie głównym ograniczeniem była ta niebieska linia trendu spadkowego, taka niebieska lokalna linia. W czwartek została ona pokonana górą, w piątek była kontynuacja tego odbicia i teraz należy liczyć, że wzrosty będą podążały w kierunku 57 zł, czyli tutaj do ostatnich szczytów. Dalszym poziomem oporu w przypadku dalszych wzrostów jest tu 64,20 zł, czyli nawet 64 zł, czyli te szczyty z 19 października 2020 roku. Uważam, że RYW zmienia z powrotem swój trend na wzrostowy i można liczyć na większe odbicie. Wskaźniki nam też mówią, MACD zaczął dawać już od czwartku sygnał kupna, zmienił się również na sygnał kupna, także tutaj wygląda wszystko bardzo pozytywnie. Spółka Chem, pomówiliśmy ją w analizie na grupę premium, Polman. Ja tak wybieram tutaj spółki, ponieważ dużo było już ich mówionych w czacie. Zapraszam Was gorąco na ten czat, na hotline wykresy. Zapraszam Was do grupy premium. Ja teraz omawiam po prostu tylko te spółki, które się tam nie zmieściły. No i Polman cały czas pozostaje niestety w trendzie spadkowym. Główne ograniczenie tego trendu wyznacza ta niebieska linia. Tutaj była próba przebicia jej górą. I niestety to było nieudane. Druga niebieska linia wyprowadzona tutaj po lokalnych dołkach i co teraz widać? Ano widać to, że została również wybita dołem, a więc trójkąt został wybity dołem zgodnie z panującym ostatnim trendem na tej spółce. A ten trend, jak widzicie, od sierpnia 2020 roku jest spadkowy. W związku z tym, co dalej? Należy oczekiwać spadków. Najbliższe wsparcie to jest 0,787 zł. No a kolejne wsparcia to jest tutaj 0,73, no i aż dołki na 0,63 zł. Także Polman niestety wygląda prospadkowo.
Jeszcze jest to prawda cena na wsparciu, ale żeby tutaj odbiło się, potwierdzenie wzrostów dopiero uzyska po pokonaniu tutaj 0,88, czyli po 0,90, tak naprawdę jeśli wejdzie z powrotem w te ceny, będą potwierdzone wzrosty, oporem będzie dalej 0,96 zł. Czyli niestety na Polmanie trend spadkowy, potwierdza to mocna świeca podażowa z ostatniego piątku. Tutaj spadki minus 1,75%. I już patrzę dalej, Apis był, Bioton, kolejna spółka, którą tutaj pisali abonenci, grupy premium na czacie, hotline, wykresy. Bioton poruszał się w bardzo długiej konsolidacji, tutaj dolne jej ograniczenie to był poziom 4,94, czyli powiedzmy, że 5 zł, to były tutaj szczyty wcześniejsze z października 2020 roku. Główne ograniczenie tej konsolidacji to nawet tutaj poziomy 5,40, nawet 5,61 i 15 października mocne wybicie na północ, wzrosty prawie 20% zamknęły maksimum na 6,59 tej ceny i teraz widzimy mocne spadki. Gdzie one się zatrzymają? A więc w tym celu posłuży nam Fibonacci. Takie spadki zazwyczaj zatrzymują się na 0,50 Fibonacciego. W tym momencie na tym wykresie jest to 5,49. Jeśli ten poziom pęknie, również 0,61 może je zatrzymać. I tutaj to jest 5,23. Jeśli na 5,23 one nie zostaną zatrzymane, bo wówczas przestaję mówić o tym wybiciu, ono staje się nieaktualne i cena dalej będzie konsolidowała właśnie w tej konsolidacji, jaka tu miała miejsce wcześniej, w momencie, tylko zaraz wam to już troszeczkę rozjaśnię, żeby to było widać. O, w tym prostokącie konsolidacyjnym tutaj, czyli schodzi już do 4,93, ale to już wtedy nie ma mowy o tym wybiciu. Po prostu wybicie, była tylko szybka realizacja zysków przez spekułę, wybicie zanegowane i cena wraca tak jakby z powrotem do swojej bazy. Także Bioton, jeszcze ostatnia deska ratunku na 5,23, aby trend wzrostowy był dalej kontynuowany. Lubawa była omawiana podczas dzisiejszego czatu. PKP Cargo, i to będzie już jeszcze tak przelecę, że tutaj tu momencik. Tak, i PKP Cargo to będzie ostatnia spółka, jaka nam się nie zmieściła w dzisiejszym czacie. A tylko dodam, że podczas takich czatów omawiane jest około 25-30 spółek. Ile dokładnie dzisiaj było, było też ich bardzo dużo, na razie nawet ich jeszcze nie liczyłem. PKP Cargo cały czas pozostaje w kanale wzrostowym. Teraz bardzo ważny jest ten szeroki kanał tutaj wzrostowy. O, ten różowy. I najwyraźniej cena ładnie schodzi na niego. Jest to poziom 17,72 zł. Jest tutaj jednocześnie wsparcie tutaj z tych szczytów z lutego, z połowa lutego oraz 24 lutego i dolne ograniczenie tego kanału wzrostowego. Uważam, że to będzie idealne miejsce do zakupu akcji i cena powinna dalej teraz już podążać na północ. Tutaj powinno nastąpić odbicie z tego miejsca i cena powinna podążać na północ w kierunku ponownie 21,64. Na MACD cały czas mamy zieloną strefę, czyli mamy trend wzrostowy. Powinien tutaj niedługo zacząć się odwracanie tego z powrotem na północ wskaźnika. Powinna spółka zacząć niedługo dawać znowu sygnał kupna. Mam nadzieję, że tak się stanie i tutaj radzę dołączyć o spółkę do obserwacji na wysokości 17,10 zł. I to już była ostatnia spółka, jako tutaj przedstawiałem. Oczywiście tylko dodam, że wszystkie te analizy, które sobie poznaliście, to są moje osobiste opinie na ich temat. Nie są to w żaden sposób rekomendacje w myśl prawa giełdowego, ani w myśl prawa maklerskiego. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Do zobaczenia. Cześć.